Dzień dobry, Adamkowski witam Was na kanale Mgsm.pl, a dziś zapraszam Was na szybki przegląd i rozpakowanie nowego Xiaomi MI8. Xiaomi Mi8 jest oferowany w dosyć skromnym, ale estetycznym opakowaniu z równie skromnym zestawem akcesoriów. Zestaw obejmuje ładowarkę 2,5 A, na której próżno szukać znaku Quick Charge. Mamy również przewód USB-C i pokrowiec. W zestawie znajdziemy również igłę do otwierania gniazda na karty i hmm, przejściówkę, przejściówkę z USB na mini jacka, co jest jasnym i dobitnym sygnałem, że w Mi 8 wyjścia mini jack niestety nie uświadczymy. Szkoda. Skoro zacząłem mówić, czego w Mi 8 brak, no to teraz wypadałoby powiedzieć, co jest. Obejrzyjmy zatem konstrukcję. Zacznijmy może od dolnej ścianki. Tam mamy port USB-C umieszczony centralnie, a po jego bokach równe rządki otworków. Niestety, choć zdawałyby się one sugerować, że są tu głośniki stereo, głośnik jest. Jeden dźwięk wydobywa się tylko z otworków po prawej stronie, a po lewej prawdopodobnie to tylko maskownica mikrofonu, umieszczona tam po to, żeby ładnie to symetrycznie wszystko wyglądało. Lewy bok jest całkowicie gładki, mamy tam jedynie szufladkę na karty. Niestety nie ma możliwości rozszerzenia pamięci kartą microSD. Do szufladki włożymy jedynie dwie karty Nano SIM. Na górnej ściance również dość pustawo jest tam tylko otworek mikrofonu. Szkoda, że zabrakło pilota nadajnika podczerwieni znanego z kilku innych modeli Xiaomi. Prawy bok tradycyjnie już zajęły przyciski głośności oraz włącznika, położone dosyć blisko siebie, ale w sumie. Raczej wygodne w użyciu. Na tyle obudowy mamy czytnik linii papilarnych oraz nieco wystającą poza obrys korpusu oprawę podwójnego aparatu fotograficznego, w którym obiektywy rozdzielone są diodą LED. Naturalnie, na tyle znalazło się też dość dyskretne logo producenta wraz z informacjami o certyfikacji, a cały tył jest pokryty szklaną taflą z zagiętymi brzegami. Wygląda dosyć ładnie. Niestety, jak już nawet po paru minutach mogłem zauważyć, równie ładnie jak wygląda, tak ładnie. I intensywnie zbiera ślady paluchów. No i niestety ten pokrowiec, który jest dodany w zestawie, chyba trzeba będzie jednak założyć na telefon. Zapobiegnie on zabrudzeniu obudowy, trochę ją również ochroni, a przy okazji zniweluje również wystającą oprawkę aparatu fotograficznego. Z przodu dzieje się najwięcej, no bo mamy tutaj ekran obejmujący prawie całą przednią ściankę. Prawie, ponieważ u góry jest znienawidzony przez wielu użytkowników noc, czyli takie wcięcie, które tutaj w tym modelu jest dość spore, dość szerokie. No i jest też pewien margines pod wyświetlaczem. Na pocieszenie powiem Wam, że wyświetlacz jest naprawdę fajny, bardzo ładnie oddaje barwy, daje się z telefonu korzystać w słoneczny dzień, ekran nie męczy również wzroku wieczorem, bo matry ochrony oczu przed szkodliwym niebieskim światłem, który możemy uruchamiać automatycznie. Także jeżeli chodzi o wyświetlacz, myślę, że będzie to jeden z jaśniejszych punktów tego telefonu w dosłownym i przenośnym tego słowa znaczeniu. Cóż tam ciekawego w oprogramowaniu? Interfejs MiU-9, dobrze już znany miłośnikom Xiaomi, tym, którzy go jeszcze nie znają, no to powiem, że jest to raczej interfejs z gatunku tych przyjaznych i tych w miarę dobrze działających i w dodatku nie jest przeładowywany dodatkowymi aplikacjami. Producent, co prawda, preinstaluje kilka APEK. Ale są to głównie aplikacje czysto użytkowe, jak chociażby skaner kodów QR czy wizytówek, tudzież aplikacja do konserwacji i do oczyszczania systemu ze zbędnych plików. Także takich totalnie zbędnych rzeczy tu praktycznie nie ma, a nawet jeżeli nam by coś przeszkadzało, chociażby skrót do społeczności my, to możemy to sobie jednym ruchem odinstalować i już. Co ważne, producent tutaj niczego nie udziwnił. W interfejsie w zasadzie nie ma żadnych niespodzianek. Znajdziemy kilka dodatkowych rzeczy, chociażby w menu ustawień, ale nie będą to niespodzianki takie nie do przejścia nawet dla niedoświadczonych użytkowników. Od chociażby mamy tutaj coś, co się nazywa druga przestrzeń, czyli możemy sobie w naszym telefonie wydzielić taką strefę, nazwijmy to prywatną, tudzież służbową, na no, zależnie od naszych potrzeb. Możemy klonować wybrane aplikacje po to, by korzystać z dwóch kont w jednym serwisie. Mamy również taki specyficzny pływający przycisk. No, i mamy też ciekawostkę. Możemy przyciski ekranowe zastąpić gestami takimi, przypominającymi trochę te z iPhone'a 10, tudzież z iPhone'a X, jak wolicie. No i w ogóle ten telefon troszeczkę, troszeczkę przypomina iPhone'a wyglądem. Czy to zarzut, czy nie, Oceńcie sami. Moim zdaniem urządzenie jest dość estetyczne. No, a to, że gdzieś tam w którymś momencie przypomina konkurencyjny model, no cóż. Projektując smartfona, chyba ciężko uniknąć takich sytuacji i takich porównań. Dla mnie jest ok, jeżeli chodzi o design, jeżeli chodzi o działanie, również przynajmniej na początku jest ok, ale, ale, ale zauważyłem kilka drobnych problemów, drobnych potknięć. Mam nieodparte wrażenie, że trochę słabo tu zagospodarowano to wcięcie nocz w ekranie. Owszem, możemy je zamaskować, o tej opcji nie zapomniano, ale zapomniano opowiadomienia, przynajmniej w moim egzemplarzu. Nie pokazują się one w ogóle. Powiadomienia widzę dopiero wtedy, kiedy rozwinę ich belkę. Mamy tutaj też y, Always on Display, czyli stałe wyświetlanie y, informacji, czyli zegara, kalendarza i y, powiadomień na ekranie. No i też właśnie problem, że tych powiadomień coś jakby dziwnie mało się nam pokazuje. Może aktualizacja rozwiąże ten problem, jaki kolejny. Bo nigdzie w oprogramowaniu nie znalazłem ustawień dotyczących rozpoznawania twarzy, bo taki układ mamy w MIOSie. Ale co ciekawe, wybierając język polski nie włączymy go, wybierając angielski również nie, natomiast była aktualizacja, która wniosła coś takiego w języku włoskim. Dziwne to, no nic, jeszcze poczekam, na razie tego nie oceniam. A no, skoro już o zabezpieczeniach mowa, no to jeszcze wrócę na chwilę do czytnika, który jest umieszczony. Czytnik działa prawidłowo, tak jak należy, precyzyjnie, szybko. No niestety nie widać, żeby dało się do niego przypisać jakąkolwiek inną funkcję poza wyzwalaniem migawki aparatu. A skoro już o aparacie mowa, no to spieszę wam do niej, że tu zapowiada się całkiem, całkiem dobrze. Zrobiłem co prawda na razie tylko kilka, kilkanaście zdjęć, ale nastrajają mnie one dość optymistycznie. O wszystkim oczywiście opowiem wam w pełnej recenzji, ale Wydaje mi się, że jest to jeden z pierwszych modeli Xiaomi, który może, podkreślam słowo może, nawiązywać bezpośrednią walkę z pozostałymi flagowcami bez większego wstydu, bez obciachu, chociaż nie jestem pewien, czy jest w stanie jeszcze im zagrozić. Ale już jest blisko. Po tych kilkudziesięciu godzinach obcowania z telefonem, zaraz po jego rozpakowaniu, optymistycznie nastraja mnie również akumulator. Wygląda na to, że Mi8 będzie jednym z tych smartfonów, które bez problemu wytrzymają cały dzień, a i będą w stanie popracować może i dwa dni. Jak na razie nie zauważyłem również żadnych problemów z działaniem modu łączności komórkowej, Bluetooth czy Wi-Fi. Wszystko pracuje tak, jak powinno pracować, i póki co nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie narzekam również na jakość dźwięku w słuchawce. Telefon zapewnia dobry dźwięk podczas połączeń. Przy odtwarzaniu muzyki też jest całkiem przyzwoicie, chociaż tutaj dla niektórych użytkowników sporym problemem będzie właśnie wspomniany na wstępie brak mini jacka. Nie mam żadnych zaszerzeń co do jakości wykonania tego telefonu i moje pierwsze wrażenia z użytkowania Xiaomi Mi 8 są raczej pozytywne, choć nie jestem do końca pewien, czy nazwałbym Xiaomi Mi 8 totalnym, bezkompromisowym flagowcem. Bo jednak w kilku przypadkach trzeba będzie tu iść na kompromis. No ale naturalnie jest szansa, że te kompromisy zostaną zrekompensowane ceną. Ta wynosi 2300. Czyli zdecydowanie mniej niż wszystkie tegoroczne flagowce. Jest to raczej poziom średniaków, tych nieco droższych. No i tu na tej półce rzeczywiście mi ósemka może już się pomału rozpychać. I mam nadzieję, że dalsza eksploatacja tego smartfonu nie zburzy dobrego, dość dobrego wrażenia, jakie zrobił na mnie na początku. I to na razie tyle, jeśli chodzi o Xiaomi Mi 8. Na pełną recenzję tego modelu zapraszam Was za około 3 tygodnie. Myślę, że to będzie zaraz po targach IFA, które są na początku września. No a do tego czasu poglądajcie sobie nasze inne filmy, na które serdecznie Was zapraszam. Do zobaczenia. Cześć.